W naszym studiu już teraz Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Witam serdecznie. I senator Platformy Obywatelskiej Łukasz Abgarowicz. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zacznę od pana Krzysztofa. Polska jest i ma pozostać krajem słowiańskim i chrześcijańskim. Gardzimy wami, politykami, obalić Republikę Okrągłego Stołu. Skąd takie mocne hasła? Myślę, że zniecierpliwienie, jakie narosło wśród wielu osób, które obserwują polską politykę i wśród dużej części młodego pokolenia, która chce współpracować z Ruchem Narodowym, znajduje właśnie swój wyraz w takich hasłach. Oczywiście podczas kongresu była też masa bardziej stonowanych haseł. Było 5 paneli programowych, w których dyskutowaliśmy na różne szczegółowe tematy. Były wystąpienia dotyczące gospodarki, w tym moje wystąpienie. Także taka kontestacja establishmentu nie wyczerpuje tego, co mamy do powiedzenia. Oczywiście to jest wygodne dla głównego nurtu życia politycznego i medialnego, czy dla lewicy, żeby nas pozycjonować jako takich właśnie krzykaczy, którzy wszystko kontestują, a sami niewiele mają do zaproponowania. Padły dlatego, że sprzeciwiamy się temu, o czym mowa. Sprzeciwiamy się przenoszeniu do Polski takich wzorców, które naszym zdaniem zbankrutowały multikulturalizmu, a już w tej chwili w raporcie rządowym mówi się o tym, że zamiast walczyć z klęską demograficzną, będziemy tutaj ściągać rzesze imigrantów. Uważamy, że poprawność polityczna i to, co serwuje skrajna lewica, czy to w wydaniu Krytyki Politycznej, czy Ruchu Palikota, czy częściowo SLD, no to absolutnie należy odstawić na pewien margines życia politycznego, a nie poważnie rozważać różne ich kolejne pomysły, bo to po prostu prowadzi do degeneracji życia politycznego. Jak pan senator przyjął postulaty, stanowisko Ruchu Narodowego? Nie znam jeszcze tych postulatów, znam hasła. Ja chcę powiedzieć, że z ust bardzo wielu polityków, bardzo ostrych pasła, również partii uznanych i funkcjonujących w parlamencie, rozmaite ostre hasła o charakterze wojennym też padały. Więc może poczekajmy. Partia czy Ruch Narodowy, tak to w tej chwili określmy, ma w Polsce swoją tradycję, ma karty chwały i zasługi dla państwa, ma też ciemniejsze karty i odnosząc się do tego, o czym mówił pan Kalisz, tak samo Ruch Lewicowy ma pewne zasługi w swojej historii i ma bardzo ciemne karty, także ja bym tego nie określał w tej chwili. To znaczy rzeczywiście za mało można powiedzieć, za mało wiemy, czy ten ruch chce rzeczywiście coś obalać w trybie wojennym i wojskowym, bo to jest retoryka, czy też właśnie podejmuje wyzwania. Nieumundurowana armia też się pojawiła. No ale to są, to taka retoryka może padać w rozmaitych chwilach. Właśnie poczekajmy chwilę, dlatego, bo jeżeli jest również zapowiedź rozważenia, czy już ten ruch dojrzewa do tego momentu, żeby włączyć się w procedury demokratyczne, czyli w normalnym trybie funkcjonować w państwie i próbować realizować swoje ideały, jakbyśmy się z nimi nie zgadzali. No to jest coś, co się pojawia, co istnieje, jest zjawiskiem. Ileś osób ma takie poglądy i ja uważam, że jeżeli to będzie w normalnym trybie, dokładnie tak samo, jak mówił pan Kamiński, to znaczy bez uciekania się do jakiejkolwiek przemocy, ale w debacie, w konkurencji politycznej, no to jest zjawisko, które ma prawo się dziać. No, tak to sobie powiedzmy. Zastanówmy się, kiedy Ruch Narodowy dojrzeje. Ja tylko jedno słowo, bo nie jest tak, że nic nie wiemy. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to treści naszych wystąpień wiszą w internecie od soboty. Na YouTubie są dostępne nagrania w większości przemówień i paneli tematycznych, które się odbywały na kongresie ruchu. Także wystarczy po prostu sięgnąć, jeżeli ktoś jest po to zainteresowany. Oczywiście ja rozumiem to, że ktoś może podchodzić sceptycznie i uważać, że głosimy sensowne hasła, w rzeczywistości chcemy obalić ustrój siłą. Natomiast sądzę, że gdyby tak rzeczywiście było, to zajęłaby się nami Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Być może niektórzy z nas trafiliby do aresztu. Na razie dzięki Bogu nie ma takiej sytuacji. I mam nadzieję, że nie będzie, że po prostu będziemy w stanie rozwijać swoje postulaty i komunikować się ze społeczeństwem, tak jak to robiliśmy wcześniej, bo w 10-osobowej Radzie Decyzyjnej Ruchu Narodowego jest 2 byłych posłów. Jednym z nich jestem ja i 1 europoseł. Także to nie jest tak, że tutaj jakaś ekstrema próbuje wejść w życie polityczne. A to, co pan senator mówił o tej dojrzałości, kiedy Ruch Narodowy dojrzeje do decyzji, startu w wyborach na przykład? Ja sądzę, że w tej chwili jest potrzebne kilka miesięcy na to, żebyśmy po tym kongresie wewnętrznie przetrawili, przemyśleli to wszystko, co było powiedziane, co usłyszeliśmy. Także ten rezonans medialny niewątpliwie duży, który od wczoraj trwa. Ruch Narodowy jest złożony w ogromnej mierze z młodych osób, młodszych ode mnie, więc to wymaga dużej wewnętrznej dyskusji, czy jesteśmy gotowi na taką próbę, czy w ogóle tym zainteresowani w tej chwili. Bo Ruch Narodowy rozwinął się, przypomnę, jako taka próba samozorganizowania się środowisk, które stały za organizacjami Marszy Niepodległości. I Marsze Niepodległości były czymś znacznie szerszym niż sam ruch. A na samym kongresie można było usłyszeć chęć
włączenia się bardziej aktywnego w to życie polityczne, czy raczej dystans? Zdecydowanie chęć wpływania na życie publiczne poprzez zabieranie głosu, takie bardzo może zdecydowane i samodzielne, ale udział w debacie publicznej nie musi oznaczać bezpośrednio zaangażowania w politykę. To jest po prostu jeden ze środków, ale można to robić także poprzez organizację dużych konferencji, organizację marszy, wypracowywanie programów. Zapowiedzieliśmy powołanie swojego instytutu, który będzie wypracowywał nowoczesny program narodowy itd. itd. W takim układzie spytam pana senatora, czy według pana, panie senatorze, jest miejsce na scenie politycznej, gdyby Ruch Narodowy przekształcić się już w taką sensu stricto partię? Jest, szczególnie teraz okazuje się bardzo dynamiczna. No to zobaczymy. To zależy od bardzo wielu czynników. To zależy od tego, co będzie w gospodarce, od tego, jak my, Platforma, będziemy sobie radzili z rozmaitymi problemami, również z samym sobą. No od wielu czynników. Bo zapotrzebowanie na takie coś może rosnąć, albo wręcz przeciwnie. To jest zależy od wielu czynników. A nie ma pan senator takiego wrażenia, że jednak rośnie niezadowolenie społeczne, kryzys, no to podłoże do oczywiście, że tak, zawsze sytuacja kryzysowa powoduje niezadowolenie z rządów aktualnych, no ale to mamy jeszcze 2 lata. Tak samo jak dzisiaj deliberowanie czy nazywanie koalicji, która będzie po wyborach, to tylko w Polsce takie rzeczy się dzieją, żeby na 2 lata, to jest surrealistyczna sprawa, zupełnie, że mówić o koalicjach, na 2 lata przed wyborami, kiedy zupełnie nie można założyć nawet kto będzie startował w tych wyborach, jak wiemy, na przykład nie wiemy, czy Ruch Narodowy będzie startował, czy nie. Także to jest dużo za wcześnie. Natomiast czy jest zapotrzebowanie? No, ja uważam, że bardzo dużo zależy od tego, jak się określi ten Ruch Narodowy, na ile okaże się poważną siłą i na ile będzie stał rzeczywiście przy pewnych wartościach, a na ile przy rozmaitego typu ksenofobiach, dlatego, bo tam, no na przykład, jeżeli mówimy o Marszu Niepodległości, to przecież inicjatywa wspaniała, przy której właściwie każdy z nas mógłby uczestniczyć. Dołączały się do tego i próbowały się z tym utożsamiać rozmaite siły, tak? To trzeba sobie powiedzieć. Więc teraz jest pytanie, na ile Ruch Narodowy sobie poradzi z tym, żeby stać się poważną siłą, mówiącą w poważny sposób o sprawach polskich, niekoniecznie z ideami, które ja czy pani wyznajemy, ze swoimi ideami, ze swoim sposobem widzenia świata, ale na ile odetnie się od rzeczy, które zniechęcają. No to jest trudne zadanie. Czyli zobaczymy. To w takim układzie Ruch Narodowy nie chce być radykalny, nie chce być postrzegany jako ten radykalny? To jest trudne pytanie, bo są różne rodzaje radykalizmu. Na pewno Ruch Narodowy chce być radykalny w tym sensie, że kontestuje zastaną sytuację. To, co choćby pan poseł powiedział, senator. Pan senator, przepraszam, powiedział o tej koncentracji. Byliśmy wzajemnej. Byliśmy kiedyś razem w jednej kadencji posłami. Także. O tej wzajemnej koncentracji polityków w parlamencie na sobie. Także zamiast dyskutować o programie, jaki realizuje rząd, zamiast dyskutować o programie, jaki ma opozycja, to dyskutują o tym, kto z kim za 2 lata po wyborach zawrze koalicję. To pokazuje pewną niezdrową koncentrację polityków na samych sobie, a nie na tym, co się dzieje z państwem. I w tym sensie my jesteśmy radykalni, że po prostu tą sytuację kontestujemy. Podobnie jak przesadną poprawność polityczną, brak asertywności w stosunkach z państwami Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jesteśmy przesadnie radykalni w takim potocznym sensie tego słowa, żeby stosować metody działania nieprzewidziane, nie mieszczące się w porządku konstytucyjnym. Zrywanie flag Unii Europejskiej to się mieści w porządku? Mieści się, tak. Mieści się, dlatego że logo Unii Europejskiej, zwane w Polsce flagą, nie jest w żaden sposób, nie ma żadnych specjalnych przywilejów, ani konstytucyjnych, ani nawet ustawowych w Polsce. W związku z czym jest kwestią po prostu swobodnej opinii gospodarza danego obiektu, czy tam wywiesza flagę Unii, czy nie. To nie jest rzecz regulowana prawem i sądzę, że nie wolno eurosceptykom w Polsce odmawiać prawa do wyrażenia swojej opinii wobec Unii Europejskiej, także poprzez stosunek do loga tego organizmu. Panie senatorze, myśli pan, że to się mieści w granicach prawa? Tak jest istotnie, natomiast czy się mieści w granicach kultury, to jest zupełnie odrębna dyskusja, prawda, którą chciałbym widzieć, kultury politycznej. No właśnie, jeżeli eurosceptycy przez lata byli wypychani poza media, jeżeli w trakcie referendum akcesyjnego ogromne pieniądze publiczne poszły na promowanie wejścia Polski do Unii Europejskiej, a my jedyne, co mogliśmy robić, ja byłem wtedy młodym studentem, który uczestniczył w tej kampanii, to ganiać z ulotkami, które kserowaliśmy za własne pieniądze, to jakby spotyka się z pewnym odreagowaniem społecznym. Nadmiar europropagandy przez wiele lat
akurat spowodował, że ci, którzy wobec tego byli krytyczni, sceptyczni, wyrażają swoje stanowisko tak, jak potrafią. Jeżeli przez lata jakby był wyśmiewany krytyczny stosunek czy to do euro, czy do Unii Europejskiej. Ja pamiętam, że jeszcze jak byliśmy w lidze, mieliśmy duży problem ze znalezieniem ekonomisty, który by nasze argumenty werbalizował krytyczne w stosunku do strefy euro, które w tej chwili są głównym nurtem debaty ekonomicznej. Temu człowiekowi zablokowano habilitację, dlatego że pisał krytycznie euro, bo to było, nie mieściło się w poprawności politycznej. A w tej chwili to samo mówi profesor Rybiński i inne osoby. Były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Także to pokazuje, że debata publiczna się zmienia i tę debatę publiczną trzeba odważnie przesuwać, bo jeżeli będziemy stale ulegać poprawności politycznej, to po prostu znajdziemy się na takich pozycjach, jak nie wiem, Francuzi, którzy w tej chwili mają od kilku dni zabronione używanie słowa matka i ojciec w kodeksie cywilnym, czy Anglicy, którzy nie mogą sobie poradzić we własnej stolicy z rewoltami imigrantów muzułmańskich. No właśnie, debata tak, ale pytanie, czy na przykład taki happening, czy działanie, o których była mowa na kongresie właśnie zrywania flag. No, gdzie jest ta granica eurosceptycyzmu, panie senatorze? No, jak powiedziałem, to dotyczy również dobrych obyczajów. Ja tego akurat nie akceptuję. Oczywiście również nie akceptuję czegoś takiego, żeby kneblować usta komuś, kto chce w sposób normalny prezentować swoje poglądy. A jeżeli byłaby debata o wejściu Polski do strefy euro, byłby pan zwolennikiem równego dostępu 50% dla przeciwników, 50% dla zwolenników w telewizji publicznej? Nie wiem, czy to jest sprawa aż takiego liczenia, ale jak najbardziej tak. Przy czym bo dotychczas nie chciałbym było tego. Bardzo, żeby wreszcie w mediach można było pokazać jakąś prawdziwą debatę. Dlatego, bo media w ogóle bardziej się interesują rozważaniami koalicji za 2 lata niż ale nie rozmawiamy problemu. Dzisiaj, panie senatorze. Nie rozmawiamy, no więc ja bym chciał odbyć taką, ja akurat nie jestem euroentuzjastą, ale widzę wielkie korzyści, które mamy z tego, że jesteśmy w Unii. Uważam, że ja jestem zwolennikiem przystąpienia do strefy euro w pewnym określonym czasie i po spełnieniu przez tą strefę pewnych warunków, nie tylko z naszej strony. No to strefa trzeszczy w szwach, a pan mówi o spełnianiu warunków. No więc zobaczymy, czy ona dojdzie do takiego punktu, że warto było na razie dwie gospodarki są wykończone. Hiszpańska, irlandzka, portugalska i grecka. Proszę zwrócić uwagę, że są to problemy wniesione do strefy euro przez te państwa. No nie całkiem, nie całkiem. Problemy. W przypadku Grecji ma pan rację, w przypadku Irlandii, Hiszpanii już nie. I również wniesione, dlatego, bo to są problemy gospodarcze, które nie wynikają z uczestnictwa w strefie euro. Natomiast jeżeli są pewne problemy wnoszone, to dlatego, że były pewne braki nadzoru. Naprawdę był to projekt bardziej polityczny w pewnym momencie był, niż ekonomiczny. Jest. I jednak pewne zmiany tam się toczą. Ale to rozumiem, odłożymy na debatę, której jestem naprawdę zwolennikiem. Będzie na pewno nie wierzą, że czas, ona się odbędzie, panowie, bo na debatę. Byliśmy wypychani poza główną nurt. Maj 2014 roku to przecież eurowybory i na pewno dużo o Unii Europejskiej będziemy mówić, a za dzisiejszą debatę bardzo panom dziękuję. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy, Łukasz Abgarowicz, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję również bardzo. Dziękuję za wizytę w naszym studiu i komentarz.